Cześć, jestem Paweł. Dzisiaj robimy sobie kolejne zadanie z dynamiki. Jego treść: Narysuj wszystkie siły działające na ciała M1 i M2 oraz oblicz przyspieszenie układu. Jeśli. No, i tutaj mamy wypisane wszystkie dane. Patrzymy sobie na rysunek. Mamy narysować wszystkie działające siły. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że kolejne wektory musimy rysować proporcjonalnie do wektora F. Mamy tutaj już narzucone, że. 100 N to wektor o długości 10 kratek, a więc 10 N to jedna kratka. Jakie siły tutaj będą działały? No na pewno siły grawitacji. Na ciało piesze yy, o masie 3 kg będzie działała siła 30 N, więc sobie taką siłę rysujemy. Oznaczamy FG1. Na ciało M2 o masie 5 kg działa siła grawitacji 50 N. Pilnuję długości wektorów, czyli FG2. Oczywiście działają siły FG, ale nasze ciała nie będą się poruszały w pionie, czyli na pewno podłoże odpowiada siłami reakcji. Co do wartości równymi siłom w tym zadaniu grawitacji, rysujemy sobie, czyli siła R1 to również 30 N, siła R2 to również 50 N. No I myślimy sobie nad tym, jakie jeszcze siły działają. No skoro mamy niezerowy współczynnik tarcia, to na pewno działają również siły tarcia. Możemy je sobie od razu policzyć. Pamiętamy, że hmm, siła tarcia to zawsze jest współczynnik tarcia razy siła, z jaką odpowiada podłoże. A więc, już tutaj uszczegóławiamy o indeksy naszego zadania. Wzór ogólny, czyli T1 to się równa mi razy R1, to się równa 0,1 razy. R1 u nas 30 N, czyli wartość siły to 3 N. T2 to oczywiście mi razy R2, czyli 0,1 razy 50 N, czyli 5 N. No i oczywiście rysujemy sobie tutaj siły tarcia. No one będą tutaj bardzo krótkie. Te dwa. Te jeden. Ja tutaj te dwa narysowałem, może nawet troszkę dłuższe niż powinienem, ale chciałbym, żeby w ogóle był tu widoczny wektor, a nie jakaś taka kopa. No i co? Skoro mamy już narysowane wszystkie siły, to oczywiście przystępujemy sobie do mm, obliczeń. Chcemy dla każdego z naszych dwóch ciał ułożyć drugą zasadę dynamiki Newtona. No, ale właśnie okazuje się, że tutaj wszystkich sił jednak jeszcze nie narysowaliśmy. Zostały nam siły na ciągu nici. Wiemy, że ciało M1 na pewno poruszałoby się szybciej, gdyby ciała M2 nie było. To znaczy, że ciało M2 jakąś siłą, na razie nam nieznaną, działa na ciało M1. Ale skoro ciało M2 siłą N działa na ciało M1, to zgodnie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, ciało M1, Siłą o takiej samej wartości, ale przeciwnym zwrocie, musi działać na m2. Więc tak to sobie rysujemy. Yy, oczywiście, my w tym momencie nie znamy dokładnej wartości sił n, więc no, nie jesteśmy w stanie ich dokładnie narysować. Nikt o to nie będzie na, miał do nas pretensji. Natomiast siły te muszą być tej samej długości. Mam nadzieję, że u mnie na rysunku tak właśnie, tak właśnie jest. Teraz możemy już przystąpić do obliczeń. No i przystępujemy. Dla każdego z ciał musimy ułożyć drogą zasadę dynamiki Newtona, czyli musimy zastanowić się nad tym, jakie siły nadają mu przyspieszenie, a jakie siły w tym przyspieszeniu przeszkadzają. I oczywiście wzdłuż kierunku współliniowego do wektoru przyspieszenia. Czyli patrzymy sobie na ciało M1. Widzimy, że ciało F będzie mu w tym przyspieszeniu pomagać, więc piszemy sobie F. Widzimy, że siły n i t1 będą przeszkadzać. Czyli siły t1 i n odejmujemy. No i wiemy, że to jest iloczyn przyspieszenia i masy ciała pierwszego. To samo robimy dla ciała drugiego. Czyli widzimy, że siła n pomaga. Widzimy, że siła t2 przeszkadza, więc piszemy ją z minusem. I. Wiemy, że tutaj wypadkowa tych dwóch sił oczywiście równa jest iloczynowi przyspieszenia i masy drugiego ciała. To jest nasz układ równań, spinamy go sobie klamą. Opłaca nam się tutaj wykonać dodawanie stronami, a więc dodajemy. Czyli mamy F, minus T1, minus T2. Widzimy, że N -y nam się tutaj redukują. No i po prawej stronie otrzymujemy iloczyn. Przepraszam, sumę iloczynów przyspieszeń i odpowiednich mas. Chcemy wyznaczyć przyspieszenie po prawej stronie. Wyłączamy sobie przyspieszenie przed nawias. Tutaj oczywiście mówiłem F napisałem T. Poprawiam na F. -a. No, i co dostaniemy po jakichś operacjach algebraicznych, najprostszych możliwych? Dostaniemy wzorek f minus t1 minus t2. To się ma równa przyspieszenie. W mianowniku po lewej stronie, oczywiście, mamy m1 plus m2. Możemy sobie tutaj jeszcze, hmm, oczywiście, wykonać podstawienia mi razy r. 1 minus mi razy R2, m1 plus m2 i to jest nasze przyspieszenie. Siły te mamy już tutaj policzone po prawej stronie. Ja wykonałem te obliczenia po to, żeby no, po to oczywiście, żeby nam się wygodnie rysowało wektory. Myślę, że zadanie bardzo proste, nie powinno być żadnych problemów. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia.